Witam wszystkich oglądających. Oczywiście jesteśmy dzisiaj ponownie na łące i zagajniki oczywiście też będą. No, zobaczcie sobie. Mamy bardzo mało czasu, bo jest po pracy godzina 16, po 16 i no to tam będziemy eksplorować teren tam za tymi chojakami na tej łące dalej. Także do pierwszego trafienia, słuchajcie, mało czasu dzisiaj, także idziemy tam najpierw, tam jak te chojaki, tam dalej, o, tam. Dobra, na razie. No i słuchajcie, mamy pierwszy dołeczek i zobaczymy, co tutaj wyszło. Sygnał był, ale nie wiem, jest. O, pierwszy kapsel, słuchajcie. Do następnego. No i słuchajcie, jest pierwsze trafienie, pierwsza moneta. O, tutaj, patrzcie. Dwie kopiejki. 1800. '99 rok. Tak. Nawet ładny stan. Nawet. No, orzeł przytarty trochę, ale wiadomo, 1899. Dobra, do następnego. No i słuchajcie, pierwsza kulka szrapnelowa. Kawałek ołowiu jest. Lecimy dalej. No, widzicie, w lesie jesteśmy na skraju. Nie poszliśmy tam tym zagajniczkiem i tutaj weszliśmy do lasu. Kawałeczek. No i słuchajcie, jest następne trafienie. Oczywiście zobaczcie sobie tutaj co leży. Następna monetka, a jest to 2 grosze. O. Widzicie? Tu jest 2 grosze, jest, proszę bardzo, widzimy 2 grosze. Trochę taki stan jest, jaki jest, ale całkiem niezły. 1920 chyba piąty. Piąty, tak, 25. 1925. Dobra, do następnego w takim razie. No jest. Jest petarda. Widzicie? A co tu jest? Dwadzieścia kopiejek. 1909. O, jaki piękny orzeł carski. Super stan. Jest petarda. Tylko górę.
Ciągle kciuk w górę. Słuchajcie, jest petarda, także do następnego. No i słuchajcie, dół, dołek w zasadzie i następna kulka sztrapnerowa. Zimno się robi i ściemnia się, słońce zachodzi, także musimy chyba uciekać stąd na bardziej otwartą przestrzeń. No i zobaczcie, jak pięknie słońce zaszło, ciemno się robi, zachód słońca, gwiazda jakaś świeci, czy się, tak, planeta raczej. Nie gwiazda, tylko planeta, a nie jest to księżyc. Pięknie, zobaczcie jaki zachód. No i dobra, mamy trafienie. Dołek jest. Słuchajcie. I mamy część harmoniki. Tak to wygląda. Do następnego. I słuchajcie. Dół wyrąbałem maksymalnie duży. No i zobaczcie co wyszło. 2 grosze. Petarda. Petarda. Momencik. Zobaczcie jakie 2 grosze. 1927, ale naprawdę piękne. A zaraz wam pokażę, gdzie w ogóle jestem w tym momencie, bo tu już praktycznie kończymy dzisiaj, ale to co zobaczycie za chwilę, to muszę sam zobaczyć, bo już jest ciemno, a chciałbym to zobaczyć naprawdę. Moment. Sami zobaczcie co to jest. Jak bobry opieprzyły, przepraszam, że tak mówię, drzewo. Zobaczcie jak ogryzione. No tam jakaś świateczka leży ta. Jak seteczka, czy jak tam się nazywa. Małpeczka. Ale dobra, nie o to chodzi. Zobaczcie to drewno, to drzewo. Jak ono jest obgryzione, okorowane przez bobry. Całe okorowane drzewo. Zobaczcie tutaj, jak obgryzane jest. Jak obgryzane jest drzewo przez bobry. Po prostu no jest białe, obgryzione z kory. Calutkie. I tam dalej zobaczcie tak samo. To jest wszystko korowane przez bobry. Coś niesamowitego. Ja to oczywiście w dzień przyjadę następnym razem i wam to pokażę, bo to w dzień to inaczej widać zupełnie. No widać tą korę pod spodem, tam na rogach, wszędzie, o. Zobaczcie tutaj też, normalnie to kora jest u góry, bo nie zostały dosięgnięta tutaj, ale tutaj tak jakby było siekierą rąbane, dosłownie. Tak, tak okorowane drzewo. To coś niesamowitego. O i zobaczcie, gdzie jesteśmy, no tutaj nie słychać, no rzeka jest, także... No to nie widzicie tego, bo to ciemno już jest. Nurt jest dosyć ostry. Dobra. Nie zobaczycie to nic. Dobra. Do następnego. Już idziemy do samochodu, więc na pewno po drodze albo coś padnie, jak nie, no to na tym kończymy. Proszę, w stanie perfekto. Się
1927 jest po prostu niczym mennicze. Perfekt. Drugie dwa grosze. Okazuje się, że jest w stanie gorszym. Bo chodzi o to, że ono jest uszkodzone na krawędzi. Tutaj. Krawędź uszkodzona. No i to jest to dwa grosze z lasu. No, czymś uderzone. 1925. No i oczywiście petarda. 20 kopiejek, 1909. Orzeł czacki. Piękny. I dwie kopiejki. 1899. Druga strona gorsza. No widać orzeł przytarty. Dobra. Do następnego spotkania. Słuchajcie, cztery monetki są.